Jerzy, zapraszamy. O, zobacz, Mariusz. Chyba. Żonie będą ze sprawą. Zakryję trochę, dobrze? Zorganizowanym w naszej bibliotece. Szczególnie gorąco witam naszych gości, czyli panią Ewę Grzeszczuk i pana Wiesława Pawełka. Szanowni Państwo, pani Ewa z wykształcenia jest ekonomistką, pan Wiesław z wykształcenia jest metalurgiem, ale ich pasje daleko odbiegają od wykształcenia. Ale ja myślę, że o tym sami nam opowiedzą i co ich połączyło i dlaczego są dzisiaj u nas razem, też myślę, że nam o tym powiedzą. Szanowni Państwo, przed Państwem, pani Ewa i pan Wiesław z Grudziądza. Wieczór będzie takim podziękowaniem dla, szczególnie właśnie dla Brigidy Zbyszka, ale też właśnie ukłony w kierunku pani Hanny, która rzeczywiście nas tak cudownie przyjęła, że my się tak czujemy, jakbyśmy byli po prostu w swojej miejscowości pod tytułem. Zawkami, proszę Państwa, to coś jest na rzecz. Praktycznie, nie wiem czy to trzeba daleko sięgnąć pamięcią wstecz, one chyba stały się w naszym przypadku takim właśnie, taką nicią, takim ogniwem, które nas zetknęły ze sobą. Najpierw przestrzeni chyba internetowej widziałem rdzawki, zauroczyły mnie, bo one nie wszystkie są tu prezentowane z uwagi właśnie na charakter, ale są to tylko maleńki fragment. Jest 19 prac i chciałam Państwu powiedzieć, że jestem i tak pod wrażeniem, bo moje wystawy to tak do około 20 prac i w większych galeriach, naprawdę. 21. Także jeszcze wielkie naprawdę brawa dla organizatorów szczególnie. I one mnie praktycznie zauroczyły. Nie ma książek już tych, które byśmy wydali wspólnie, bo jedna z pierwszych to jest właśnie Haiku Rdzawki. Ja sam mam egzemplarz z drukarni. Próbny egzemplarz, który przychodzi do autora, żeby sprawdził błędy, jeszcze naniósł jeszcze poprawki ostatnie. I praktycznie tylko taki egzemplarz mi został, ale te rdzawki właśnie taką klamrą, czymś takim. Pani dyrektor wspomniała, że jestem faktycznie z wykształceniem metalurgiem, przepracowałem 43 lata. Dzisiaj jadąc tutaj wspomniałem o tym koleżance. 43 lata w ogóle. I złomie w tym wszystkim ja nie widziałem żadnej sztuki. Była taka rzecz, którą rzucało się do pieca, topiło się i tak dalej. I tak dalej. I dopiero właśnie patrząc na, powiedzmy, na ten złom, który Ewa unaoczniła nam. Boże kochany. Jak człowiek w tej gonitwie w świecie nie dostrzega piękna, które jest oczywiste, które nas otacza w ogóle. No, to jest popieliczka. Czy przed chwilą też rozmawialiśmy o jednej z takich rdzawek. Chyba jest tutaj także w tej książce. Nie wiem, czy się jest na wystawie. Tak, oczywiście tam przydaje. Aha, bo nie będzie można chodzić. Właśnie. O nie, no muszę jeszcze przed tym pokazać. Ten Waszka jest? Jest Waszka? Waszka. Ja mam mamę niedaleko Grudziądza w Grupie Górnej. To jest taka moja rodzina miejscowość. I tam często właśnie jeżdżę do mamy na wieś. Słuchajcie Państwo. Moja mama też bardzo delikatna, taka prawdowrażliwa dusza,
obserwuję ptaki. No właśnie wiem, że tu jest technikum leśne. Tak, często właśnie wspominamy was, leśnicy, tam też właśnie chadzają takowi. I my z mamą często właśnie ptaki obserwujemy. Ja mamie kupiłam nawet piękny katalog z ptaszkami, więc ona sobie tam wyszukuje, czyta o tych ptakach, więc jest takim miłośnikiem przyrody, ale nie tylko, obserwuje ptaki. I kiedyś właśnie, kiedy ja przyjechałam do niej, ona zauważyła na metalowym pręcie, takim zardzewiałym u niej w ogródku, tę właśnie ważkę. I zaczęła właśnie mnie tam gdzieś szukać w tłumie. Stwierdziła, że no jeżeli ja już fotografuję i robię te pierwsze jakieś tam ujęcia, no to warto by było się przyjrzeć tej ważce, bo ona o tej porze dnia, bo to było już jakoś tak pod wieczór, leśnicy na pewno przyznają mi rację, one są takie jakby nieruchome, nie są jakieś tam nadpobudzone, więc ale ja sobie tam ważkę fotografuję sprzęcikiem takim z ręki, więc no coś a la komóreczka. No i ona mi tam przeskakuje później na moje indyjskie te koraliki, gdzieś tam później znowu na jakiś pręt. Ja robiłam całą sesję właśnie tej rdzawce. Później na centralnie, zobaczcie ile tej pięknej takiej, no nie wiem jak to nazwać, ale ta kolorystyka. Ja tutaj nie ingeruję komputerowo, po prostu to zdjęcie jest takie naturalne, bez żadnych tam udziwnień, ingerencji komputera. Więc później napotkałam też oczywiście na strychu u mojej babci starą taką tarkę do jarzynową taką tareczkę i to jest właśnie też zardzewiała, wyrzucona po prostu gdzieś tam w jakimś koszu.